Tak. Polki, nasze piękne reprezentantki w międzynarodowym turnieju Riga Open 2023, zaliczanym do klasyfikacji Pucharu Świata. Uwaga, uwaga! No właśnie, nie wiem, co zrobiły. Nagrywam dla Was w piątek, w sobotę pojechałem na ślub i wesele, publikacja w niedzielę. Jeszcze w sobotę rano streamowałem ostatnią rundę, więc ci, którzy oglądali na żywo, ci wiedzą, ci, którzy zobaczyli miniaturę w sumie też. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że jest i było dobrze. Niemniej, jak co niedzielę o godzinie 12 i co czwartek o godzinie 19, witam Was bardzo serdecznie w nowym materiale na kanale Warcaby. Z tego miejsca zapraszam Was bardzo serdecznie na jutrzejszy stream na kanale Checkers Online TV na Twitchu. Jest szansa, że zagramy pierwszą w historii arenę na portalu Checkers Online. A jeśli się nie uda, to może jakieś bingo? Na turnieju w Rydze nasze reprezentantki miały raczej średni początek i ciężko było je znaleźć na pierwszym telewizyjnym stole, co umożliwiałoby z kolei stream. Dwa razy się udało dzięki, jakżeby inaczej, niezastąpionej Katarzynie Stańczuk. Ale jak to mówi stare polskie przysłowie, nie po tym jak zaczynają, a po tym jak kończą je poznacie, stało się coś chyba nawet historycznego. W ósmej rundzie, w komplecie, nasze panie zwyciężyły i to w pięknym stylu. Każda na swój indywidualny, kreatywny, niesamowity sposób. I dzisiaj w tym materiale pokażemy wszystkie trzy partie, a właściwie ich kluczowe momenty i jak to się stało, w jaki sposób nasze warcabistki zdominowały swoje przeciwniczki w tej przedostatniej turze zawodów. Jednak zanim przejdziemy do analiz, jeszcze raz Was bardzo gorąco proszę o wsparcie zrzutki dla Krzysztofa, czyli ciężko chorego taty mojego przyjaciela. Wiem, że dużo łatwiej się zbiera pieniądze dla dzieci niż dla starszych osób, gdzie mówi się, że choroby to naturalna rzecz, no ale kurczę, no nie w ten sposób, gdzie nie mogą Was diagnozować, choroba postępuje, a kiedy diagnoza się pojawia, to lekarze piszą najczarniejsze scenariusze. Na szczęście mam informację, że organizm Krzysztofa reaguje na leki, wraca czucie w nogach, wraca ruch. Teraz szczególnie ta pomoc jest potrzebna, więc bardzo, bardzo Was proszę. Link do zrzutki macie w opisie. W ósmej, przedostatniej rundzie zawodów Natalia Sadowska mierzyła się z Wirą Popruchą, Ukrainką, która, jak wiecie chociażby z shorta publikowanego na kanale, wcześniej pogromiła Martę Bańkowską, więc było o co się rewanżować. I w tej pozycji, która powstała po 30 posunięciach, to Natalia gra czarnymi pionami. Jest to pozycja klasyczna z obustronnym związaniem w centrum, więc szybki przegląd temp. Porównajmy sobie piony. Te trzy czarne z drugiego rzędu znoszą się z tymi trzema białymi z drugiego rzędu, te trzy czarne z trzeciego z tymi białymi z trzeciego, cztery z czwartego z czterema z czwartego i dwa z piątego z dwoma z piątego. Zostają tylko po jednym kamienie na stronie. Natalia ma ten ostatni w pierwszym rzędzie, a Wira w piątym. 5 minus 1, 4. 4 tempa więcej u białych. To jest bardzo niebezpieczna pozycja, która w klasyce może sugerować to, że trzeba z tej klasyki właśnie uciekać. I w tej pozycji to był ostatni moment dla Wiry, żeby próbować pozycję przełamać. Trzeba było grać 27-21, taką podwójną wymianę do bandy. No i po co to robić? Po to, żeby zyskać więcej przestrzeni do gry. Bo kiedy obustronne związanie w centrum nawzajem ogranicza obie strony, a my tych ruchów do zrobienia mamy mniej, to musimy pozycję przełamać, no i zyskać niekoniecznie zawsze najlepsze, ale dużą liczbę ruchów, które po prostu można robić, żeby tej przestrzeni nie brakło. Tutaj Natalia, no miałaby, mogłaby mieć problemy z szukaniem jakiejś kontynuacji sensownej, która pozwoliłaby faktycznie szybko tę partię wygrać. Przy jakichś takich przykładowych kontynuacjach myślę, że Wira miałaby co jeszcze grać. Z kolei nie można było za bardzo wiązać 11-16, no bo od razu rozwiązanie pozycji przez wymianę do tyłu, no i daleko do zwycięstwa. Na pewno Natalia była zadowolona z tego posunięcia, które Wira wybrała, mianowicie zagrała 34-30, no i tutaj zaczynają się wielkie problemy Ukrainki. 20-25 zagrała w tym posunięciu Natalia, jeszcze można było próbować uciekać 27-21, każda ewentualna wymiana byłaby zyskiem temp dla koloru białego, dodatkowo, co bardzo utrudnia sprawę, tak naprawdę nie ma tempa wyczekującego, żeby do tej wymiany doszło, bo po wybiciu 1 za 1 Natalia oddaje jednego piona, potem oddaje jeszcze na większość 2, oczywiście nie można bić tutaj, tak byłoby to niekorzystne, potem oddajemy kolejnego 16-21, bijemy 4K,
kamienie, 36 odbija i robimy na koniec jeszcze finiszujące 1 za 2. To uderzenie nawet jakoś się nazywa, miało na S albo na szy nazwę, ja nie pamiętam jak, jeśli wy wiecie, to dajcie mi znać w komentarzu. Więc zmuszona niemalże do wykonania posunięcia 39-34 zostaje Ukrainka. No i co teraz? Natalia po prostu czeka 8-12, jednocześnie cały czas nie pozwalając wykonać przeciwniczce tego bardzo ważnego ruchu 42-37, który mógłby doprowadzić do tego, żeby stanąć na polu 31 i zbudować kolumny 36-31-27, a wcześniej jeszcze te 37-28. Bez tej kolumny pozycja białych jest bardzo trudna. Tutaj kombinację by przeprowadzić można w ten sposób. 23-29, oddajemy 2, bierzemy 1, 3, kolejne 3 zbija Natalia, Wira odbija i jeszcze trzeba poczekać chwilę zrobieniem komby 25-30, bo potencjalnie damka byłaby złapana przez białe bierki po zagraniu na 27. Dlatego teraz trzeba oddać 16-21 i dopiero drugiego piona wziąć 3 i nie ma jak uniknąć straty kolejnych dwóch kamieni, więc ta pozycja klasyczna, klasyka, która wielu osobom wydaje się pozycją prostą, przewidywalną, wierzcie mi, że potrafi być niesamowicie najeżona kombinacjami i tak właśnie było w tej partii. No i cóż, Wira kolejny raz zmuszona do wybicia 34-29. Natalia bije z 25, odbicie do tyłu i co? 9-14. No i ciągle nie można bić, nie można zagrać 42-37 przez klasyczne uderzenie królewskie. 24-29. Oddajemy na większość 3 kamienie, bo to jest jedyne prawidłowe bicie dla białych w tej pozycji. Zgarnia Natalia 4, Wira odbija, stan się wyrównuje, ale stoi jeszcze bramka, okulary, tunel, jakkolwiek to nazwać. Podwójny atak w dwóch w różnych kierunkach, no i ta pozycja na pewno jest wygraną dla czarnych. Duże problemy Ukrainki, czego na pewno była w tym momencie już świadoma. 43-39 odpowiada. Natalia czeka, cały czas ta sama groźba, po 42-37, 24-29 z biciem z 19 i uderzenie królewskie. 39-34, Natalia schodzi 20-25, cały czas nie można, 42-37, więc dochodzi do wybicia 34-30. Zostaje uwolniona przestrzeń dla ruchu kolejnym pionem z pola 45, ale to nie poprawia wiele sytuacji Wiry, która nie może tego wymarzonego ruchu 42-37, który dałby szansę ratować partię, zagrać 3-9. No i w pewnym momencie, nie mogąc przekalkulować prawdopodobnie wyjścia 40-34, które spotkałoby się znowu z oddaniem jednego, wzięciem dwóch, oddaniem trzech, wzięciem dwóch, biciem z 36-27, po prostu pójściem do damki, no Wira stanęła już absolutnie pod ścianą, zmuszoną będąc do zagrania 28-22. W klasyce takie wyjście nazywamy wyjściem gestema, najczęściej ono ma dać przestrzeń do zrobienia kolejnych ruchów, ale tutaj to jest tylko komasowanie kolejnych pionów po prawej stronie, która już jest przeciążona, która już nie gra, no i to jest tylko woda dla młyn. Na młyn dla Natalii, która teraz mogła wygrać jeszcze szybciej, jeszcze piękniej niż to miało miejsce w partii, pokażę wam to jako ciekawostkę, gdyż już teraz, po tym wyjściu 28-22, można było wymienić 24-30. Jest to rodzaj takiej pięknej, forsownej wygranej, ponieważ pozbawia wszystkich możliwości gry przeciwnika. Jeżeli teraz próbowałyby zagrać białe coś w stylu 42-37, to po prostu czarne wymieniłyby 30-34, no i ten pionek zasuwa do damki, nie ma co zbierać. Popatrzmy, jakie są inne opcje. Oczywiście, jeżeli by atakować 40-35, to po prostu my wchodzimy z atakiem na 3 piony. Biały bije, czarny zbija 3 do damki. Co dalej? Jeżeli próbowałaby Wira zagrać 33-28, no to kombinacja z wykorzystaniem większości. 11-17, znowu nie można bić jednego piona, trzeba pobić 2 z 28-8. Bicie, zgarniamy 3 do damki, odbicie, no i teraz atak piona 40 na pewno prowadzi do wygranej. Co więcej, można zagrać w tej pozycji. Ostatnim ruchem do rozważenia, który też serwuje nam najpiękniejszy sposób wygranej, jest zagranie 36-31. Teraz wystarczyłoby, żeby Natalia zaatakowała 12-17, a po narzucającym się ruchu z blokadą 33-28, słuchajcie, po prostu majstersztyk. 30-34. Gramy znów wykorzystując większość bicia. Białe muszą pobić 2.
a nie jednego piona z 40. Czarne lądują na damce, biały bije z 40, to oddaje kolejność ruchu czarnym, które poświęcają kamienia 9-13, oddają 18-22 i oddają 16-21. Na pierwszy rzut oka mogłoby wyglądać, że damka jest w stanie zgarnąć wszystkie białe piony, ale nie, nie jest. No i teraz, żeby rozstrzygnąć partię po zrealizowaniu tego uderzenia, które nazywamy uderzeniem Napoleona, zgarniamy 5 pionów, chwila, moment i jest po prostu po grze. Natalia tego posunięcia pięknego 24-30 nie zagrała, może nie doliczyła, może po prostu odrzuciła ten wariant widząc inną wygraną, bo pamiętajmy, panie grały tempem 90 minut na 45 ruchów, tu nie było żadnego inkrementu czasowego, trzeba było się po prostu wyrobić, a to był ruch numer 40, więc nie ma co na siłę obliczeniami wchodzić w warianty, gdzie a nuż coś się gdzieś może ustawić, a ta wygrana była oczywiście wygraną niesłychanie cenną. Natalia zagrywa 9-14. No i po kilku kolejnych posunięciach dochodzi do sytuacji, gdzie kolejny pion został dołożony do długiego skrzydła wiry i mimo tej pozornej wymiany i uwolnieniu przestrzeni na jej skrzydle krótkim dochodzi do ustawienia, w którym nie ma już co zbierać, gdyż stają dwa piony naprzeciwko siebie, pozbawiona innych możliwości Ukrainka atakuje piona Natalii, Natalia wchodzi w bramkę, ląduje szybciej na damce, no i teraz grozi bez żadnej możliwości obrony oddaniem 13-18. Jeżeli wira by przyszła 20-15, no to oczywiście 1 za 2. Jest jeszcze szansa na większość oddać dwa piony, pójść do damki, ale taka sytuacja 5-2, która szybko też może być zmieniona w prostą do wygrania 4-1, nie ma sensu być graną. Wira poprucha poddała się, a Natalia na rundę przed końcem turnieju wylądowała na pierwszym miejscu tabeli. Marta Bańkowska, która zaliczyła mały falstart w tym turnieju właśnie w drugiej rundzie przegrywając z Wirą, miała zdecydowanie lepszą końcówkę turnieju, przynajmniej do przedostatniej rundy, tego nie wiem. Ale w ósmej rundzie pokonała Olgę Bałtarzy, arcymistrzynię międzynarodową, która ograła m.in. Arletę Kosobucką w Folonice podczas drużynowych Mistrzostw Europy. Nie dała jej rady Kasia Stańczuk, co oglądaliśmy na streamie. No i z tych partii Olgi widać było, że gra niesamowicie szybko. Nie wiem, czy to jest kwestia wieku, zmęczenia, czy po prostu nastawienia turniejowego. Marcie wreszcie udało się to wykorzystać. Zagrała bardzo ładnie, bardzo aktywnie. No i zobaczcie, że pion Marty stojący na polu 19 rozrywa te siły przeciwnika. No i dużo tych pionów jest po lewej stronie, patrząc z perspektywy białych. To daje szansę do tego, żeby się przerwać czy środkiem, czy prawą stroną do damki. Zmuszona do wymiany Olga Bałtarzy, no a Marcie to daje czas na to, żeby kolejny raz wskoczyć na bardzo aktywne pole 23. Właśnie ten 23 uważa się, że jest odpowiedzialny za to, żeby rozrywać siły przeciwnika na obie strony. Kilka ruchów później i kilka dołożeń centralnych posunięć ze strony Marty. Teraz po zagraniu 8-13 Marta robi coś przepięknego, bo kiedy przeciwniczka ma tutaj działające kolumny, to można te kolumny, a ich działanie właściwie popsuć, czym? Poświęceniem. 23-18. Przepiękne oddanie kamienia. Niczym się Marta nie przejmuje i dogrywa 34-29. Spójrzcie, że te, które wcześniej właśnie stanowiły struktury, teraz przez podwieszenie kamienia 22-17, no nie mają jak wykorzystać swojej gry, swojej funkcji. Zmuszona Olga jest do tego, żeby oddać kamień z powrotem, a teraz to bardzo utrudnia szansę, żeby w ogóle próbować się przerywać z tej strony do damki. Kilka ruchów później Marta po prostu wyczekując swoją przeciwniczkę idealnie, zmusza ją do oddania kolejnego piona, a to jest tylko przedłużanie tego, co nieuniknione i po kilku kolejnych ruchach dochodzi do pozycji z ruchu 57. Damkę stawia Marta na dwójce, Olga się poddaje, przepiękna potyczka ze strony reprezentantki klubu UKS Strugamarki. W tej historycznej ósmej rundzie teoretycznie, tylko teoretycznie, najłatwiejsze zadanie miała Kasia Stańczuk, dlatego że grała z najniżej notowaną przeciwniczką, Diana Stecka, Łotyszka, ranking 1912. W ostatnim posunięciu Kasia zagrała 37-32, no i ta końcówka to przykład naprawdę doskonałego manewrowania wokół słabego piona 23, a póki nie jest on słaby, póki ma on wsparcie centralnego 24, no to trzeba mu pomóc w osłabianiu się.
Tym ostatnim ruchem Kasia Stańczuk przy okazji zostawiła też całkiem ładną kombinację. Gdyby pokusiły się czarne zagrać 4-10, to by szybko musiały broń złożyć po oddaniu 35-30, wyrwaniu kamienia 23 i finalnym uderzeniu po 27-21. Tak pokazuję Wam ten motyw jako ciekawostkę. Raczej na turnieju Pucharu Świata na takie kombinacje się nie wpada i Diana oczywiście też nie wpadła. Za to wymienia 17-21. Ma kolumnę 6-11-17. Kolumny są po to, żeby ich użyć. Wydawałoby się, że ogranicza Kasię przed wejściem 33-28. Natomiast prawda jest taka, że koniec końców te piony 6-11 w późniejszej fazie partii, jeżeli ich się jakoś nie wyprowadzi, mogą stać się słabościami. A Kasia swoim 45 może wychodzić i dodatkowo może dzięki niemu spróbować kontrolować drugi narożnik, co jak wiemy w pozycjach bliskich do klasyki, czyli tego obustronnego związania w centrum, ma wielkie znaczenie, bo ważne są tempa, ważna jest kontrolowana przestrzeń. Kiedy nawzajem się ograniczamy w centrum, w tej samej symetrycznej części warcewnicy, no to narożniki stają się bardzo ważne. To jeden z niewielu praktycznie przykładów, kiedy sugeruję jednak te bandy zajmować, ale tylko w klasyce, tylko około końcówek, uważajcie na to bardzo. 17-21, po tej wymianie wydaje się na pewno przeciwniczce Kasi, że droga dla kamienia 6 staje otworem, ale nic bardziej mylnego, bo nasza reprezentantka bardzo słusznie zresztą wymienia 31-26, teraz na ewentualne wyjście 6-11 zastawia prostą pułapkę 32-28 z oczywiście wygraną pozycją. Pamiętajmy, kombinacje taktyka to nie tylko po to, żeby te kombinacje robić, ale też żeby kombinacjami ograniczać możliwości przeciwnika. Diana zagrywa 4-9, a to dla Kasi czas, żeby wyprowadzić piona 45. Trafia on koniec końców na pole 34, a po 14-20 jeszcze idzie w kierunku narożnika, czyli ta kontrola, o której Wam mówiłem, bardzo dobre manewrowanie ze strony Polki. 20-25, wejście do klasyki, która teraz jest jak najbardziej korzystna. No i co? 3-8 zagrywa reprezentantka Łotwy. Niewiele więcej zmieniało 6-11, które teraz można było grać. Koniec końców prowadziło do podobnych pozycji, do tego, co za chwilę zobaczymy. Kasia po 3-8 pięknie wychodzi 28-22. Które koniec końców, no nie daje wyjść 6-11 przeciwniczce, no bo cały czas ta groźba 32-28 stoi. Co w takim razie ma grać? No bardzo mocno są jej możliwości ograniczone, dlatego że po 8-12 jest wymiana 22-17, zostają do zrobienia dosłownie dwa ruchy, 23 albo 24-29, ale potem Kasia po prostu zagrywa 43-39 i zaraz zobaczycie, bo do czegoś bardzo podobnego doszło w partii. Bo Łotyszka zdecydowała się już teraz 24-29 zagrać i idealne zagranie ze strony Kasi Stańczuk 43-39, które grozi w kolejnym posunięciu atakiem kamienia 29, jego zabraniem. Zmusza go to do wejścia w bramkę między piony, a teraz Kasia staje się chirurgiem, który z tą niesamowitą precyzją osłabia kamienia 23. Robiąc co? Stawiając klina. I zobaczcie, że teraz niejako podchwyciła, okrążyła swoimi siłami Kasia Stańczuk tego kamienia 23, o czym mówiłem wcześniej. Po dowolnym ruchu 8-12 czy 6-11 cały czas są te kombinacje 32-28. Łotyszka zagrała 8-12, ale tutaj nie ma co się w ogóle kusić, robić te kombinacje i patrzeć jeszcze tam, liczyć końcówki, kiedy można zrobić to, co zrobiła Kasia. 22-17, wymiana. I co grać? 5-5. Wszystkie piony są tak poograniczane, że po prostu zostają oddane. Już nie mówiąc o tych dwóch bandowych 6-16, które stały się słabościami. Bardzo ładna partia techniczna w wykonaniu Katarzyny Stańczuk z LKS Olimpy Błonia. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Będę wdzięczny jeszcze bardziej, jeżeli zdecydujecie się zostawić łapkę w górę pod filmem i oczywiście zasubskrybować kanał Warcaby. Od 21 do 24 lipca widzimy się na turnieju w Środzie Śląskiej. Bardzo Wam serdecznie ten turniej polecam. Jeżeli chcielibyście się wybrać, to regulamin znajdziecie w zakładce kalendarz na stronie warcaby.pl. No i doszły mnie słuchy, że niektórzy z widzów kanału Warcaby wybierają się tam i będzie to ich pierwszy turniej. Super, serce rośnie. Tymczasem miłej niedzieli, do usłyszenia.